kolejnym niecodziennym teście. Kurwa, kolejny odcinek, przy którym leżę na ziemi. Jak tak dalej pójdzie, to będę kurwa leżał pod ziemią. W dzisiejszym odcinku moglibyśmy przetestować M4, ale pieprzona felga jak zwykle poszła się jebać i muszę zamówić nową. Moglibyśmy przetestować M5, ale się jeszcze składa, więc... Ty suko. W takim razie w dzisiejszym odcinku przetestujemy rodzinne, w miarę szybkie, ze sportowym pazurem kombi. A co to będzie? Seat Leon Cupra. Brzmi dobrze, co? Z racji na to, że auto dostaliśmy trochę brudne i jest jeszcze trochę świeżych robaków, ale białeczko, o białeczko fajne. Musimy je umyć, żeby no profesjonalnie pokazać całe... Pokazać wam ten samochód piękny. Więc w tym odcinku jeszcze taki tips and trick wam pokażę. Z racji na to, że detailing nie musi być tak naprawdę drogi. Pokażę jak przygotować fajny, tani... No nie no serio kurwa, to jest one shot debilu jebany. Pokażę wam jak przygotować tanio, w miarę bezpiecznie, w domowych warunkach, cudowny preparat do mycia felg. Więc zobaczcie sami. Do naszego przedsięwzięcia będziemy potrzebowali jakiegoś stabilnego stolika, na którym przygotujemy całą miksturę, tak? W naszej miksturze niezbędny składnik to świeże buraczki. Tak, buraczki. Do tego alkohol. Nie pokażę marki, żeby nie dostać, wiecie, nic. Najtańszy musi być ten alkohol. Do tego witamina C lewoskrętna. My ją mamy akurat w formie płynnej. Na pewno czystej jakiejś jednej butelki, w której nasz roztwór finalnie wyląduje. Tu położę. No i musimy w jakiejś butelce zrobić ten. Więc to ma być po taniości, tak? Butelkę po wodzie każdy ma, w śmietniku można znaleźć, jeżeli ktoś nie miał w domu. Wycinamy ładnie. O, proszę, wycinamy. Kurwa, tempem. O, wycinamy ładnie buteleczkę, tak? Niepotrzebne skreślić. I tak. Buraczki otwieramy, żeby nie było, że tu oszukuję. Kurwa, no tempę! Najbardziej nam zależy na soku z buraka. Odsączamy tutaj ładnie soczek z buraka. Buraki potem można komuś dać do zjedzenia, one są cały czas dobre, tylko w miarę szybko, żeby je zjedli. Odsączamy, idziemy na bok. Dolewamy, tutaj banderolka ten, dolewamy alkoholu. To musi być, to bo bez tego to ani rusz. Im tańszy, tak jak mówiłem, tym lepiej, bardziej kopie taki alkohol. Na sam koniec wpieprzamy naszą witaminę C lewoskrętną. Proszę bardzo. No serio musiałeś to zrobić, kurwa, no nie wiem, tam coś cię... Tak, wlewamy wszystko ładnie, no. W porządku. Teraz pozostaje nam przelać ten produkt tutaj do butelki. Nie wiem jak to zrobić w sumie. No kurwa, tu się ubrała. Dobra, teraz moi drodzy, przelewamy nasz produkt do butelki. O tak. Zakręcamy, mieszamy. No i co? No idziemy myć felgę. Z tak przygotowanym produktem aplikujemy go ładnie, zobaczcie, tutaj. Tutaj cytryna nam ładnie zagęszcza wszystko, ta lewoskrętna musi być. Buraczek zaraz nam powinien wyjść, że przebił się przez tą ilość tego alkoholu. Zaraz tutaj powinien burak zacząć ładnie pracować razem z cytrynką i z wódeczką. Można oczywiście tego stosować na całe auto, ponieważ to idealnie też zabija wirusy, bakterie i różne inne rzeczy, więc możemy sobie tutaj zdezynfekować od razu wóz. Żeby nie było. Po odczekaniu krótkiej chwili możecie Państwo zobaczyć, że już wyciąg z buraka, jego sok wychodzi i walczy... Nie no, kurwa nie, to się nie dzieje. Wyciąg z buraka, znaczy jego sok, już tu walczy z całym syfem na tej feldze i pięknie nam działa, czyli znaczy, że buraczek był świeży, wszystko poszło tak, jak powinno pójść. Możemy teraz spłukać i zobaczyć efekt.
Zobaczcie, jak pięknie domywa felgę. Nawet nie dotknąłem tego pędzelkiem, tak? To jest coś pięknego. Tutaj już nam drzwi też zaczynają burakować. Też chcemy... I proszę, to naprawdę nie jest drogie. Buraczki kosztują jakieś 3 zł. Alkohol to jakieś 6 zł, najtańszy. Witamina C, no ona droga, bo kosztuje 5 zł taka w płynie. Ale mamy całą butlę płynu za naprawdę grosze i to nam starcza na bardzo długo. To jest bardzo wydajny środek. Ale resztę niech już ktoś inny to umyje. I zaraz przejdziemy do testu, co? Resztę buraczków możecie... dobre. No dobra, przejdźmy do testu. Więc w dzisiejszym odcinku, jak już wspomniałem, przetestujemy Leona Cupra. On z fabryki wyszedł z mocą 280 koni. A teraz nie ma ich 280, teraz ma ich 350, bo tu jest taki chip wrzucony gdzieś pod maskę, nie wiem gdzie, bo się totalnie na tym nie znam. I ten chip daje trochę więcej konia, no i przez to ten samochód jest szybszy. Co mi się w nim podoba na pierwszy rzut oka, to jest kurwa niepozorny. Nie widać, że to jest 350-konna bestia, tak? Ponieważ no nie wygląda jak bestia, wygląda jak zwykły, rodzinny samochód. Biały, Seat, no te felgi trochę faktycznie. Ale co jest fajną informacją, znaczy ciekawą informacją, że Seat Leon był pierwszym samochodem, który został wypuszczony z tymi reflektorami w technologii Full LED. To jest wszędzie, to jest LED, całe to jest LEDzik, nie? Potem już inne marki doszły do tego i robią dalej. Znaczy wszędzie już są te LEDy, tak? Ale Leon robił to, zanim to było modne. O, fajnie. Powiem wam szczerze, że naprawdę w przypadku tego auta nie wiem, do czego się doczepić. No może do tego, że tutaj się nic nie dzieje. Ten samochód tu jest nudny, tak? Jest nuda. Przechodzimy na tył. No, znowu LEDowe światła, tylko w tej wersji to jest 15 rok, jeszcze nie są w pełni LEDowe. Tylko gdzieś tu jest jakaś żarówka od migacza, zwykła pomarańczowa, wjebana, taka najtańsza, kurwa, wiecie, ze stacji benzynowej. No ale no trudno, to jest 15 rok, już ma trochę przejechany, no nie możemy oczekiwać wszystkiego, tak? Ale dupcia fajna, zderzak od zwykłej wersji różni się tylko tym, że te geniusze tutaj takie czarne coś zamontowały, nie? A nie białe. Też mi kurwa wielki wyczyn. Tutaj w tej wersji, to jest bardzo fajna wersja w ogóle, bo mamy panoramę. To co robię zawsze w każdym odcinku, tak? No ten samochód jest idealny do porwań. Do bagażnika wchodzę, calusi. Tutaj jakieś fajne taki wzorek, tutaj ta flaga fajna taka. No ten samochód jest prosty, on jest fajny w swojej prostocie i naprawdę szukam rzeczy, do której mógłbym się przyczepić i jest jakoś dziwnie ten odcinek w ogóle nagrywać, bo nawet trochę czuję się, jakbym go nagrywał na siłę, no bo on i flaga jest okej. I wyglądowo też ma jakiś charakter taki swój fajny, zadziorny. Wyposażeniowo też jest fajny, bo ma i panoramę, tak jak wcześniej wspomniałem, i dotykowy wyświetlacz. Może faktycznie ten wyświetlacz jest trochę chujowy, zaraz go pokażemy, pod względem wyglądu, ale no to był 15 rok, to się nie oszukujmy, to i Seat, kurwa, to się cieszmy, że tam w ogóle Nokia 3300 nie wjebali, tak? Zimny, szybki, fajnie, do porwania, jak już powiedziałem, dobrze, kurwa, nic nie widać, chuja nie widać, można się ruchać. Wiedzieliśmy, że nic się nie stanie. To już chcą nas ściągać z drogi, że źle stoimy. Według mnie dobrze stoimy, no ale się przyczepili już. Ja nie wiem, co teraz robić, jest chyba przypał w ogóle. Cześć, Karol. Cześć, Adam. No, udało się, tak? Na szczęście tutaj kolega w ogóle, kolega, no teraz już był naszym kolegą, bo go przed chwilą poznaliśmy, nie? Stanął i zapytał się, czy nam tutaj nie asekurować w razie czego, gdyby nas pały chciały haltować. No wyszło w sumie fajnie. Przypadkowo spontanicznie mamy ziomka, zasubskrybował właśnie kanał i wy też zasubskrybujcie tutaj, tu gdzieś zasubskrybujcie i Instagrama tutaj też wam operator wrzuci, bo ja tego nie potrafię robić. Nie wiem, co się kurwa wydarzyło właśnie, ogólnie przestał mi jechać. Witamy we wnętrzu tego do granic możliwości poprawnego samochodu. Naprawdę szukam, jak już wcześniej wspomniałem, szukam do czego się tutaj przyczepić. I nie mogę. Kierownica. Fajna, ścięta na dole. Taka usportowiona, można powiedzieć. Dotykowy wyświetlacz, no może tandetny, ale to jest dalej Seat. To nie jest żadna BMA, tylko Seat, tak? Z 15 roku jeszcze chciałbym przypomnieć. Tutaj mamy podświetlane, LEDowe, fajne paski. Możemy zmienić kolor jeszcze na biały. Więc też jest fajnie.
fotele, znaczy wszystko tu mamy połączenie czerni z bielą. Tutaj tak samo fotele, to kantarę, skórę i no i jak się nazywało to na dresach takie z boku pasek? Lampas? Lampas. O, no to taki lampasik tu jest. I spójrzcie sami, mamy kombin, mamy... Kręca, hamuje, przyspiesza się. To jest tak przyjemny i uniwersalny samochód, że jestem kurwa w szoku. Chłopaki, ile tu było? Tyle, ile Sasin przepierdolił na wybory. 70? Ja pierdykam. Mamy kombi, rodzinny wóz, do którego możemy zapakować totalnie wszystko i jeszcze w miarę dynamicznie tym samochodem jeździć. Boże, no dawno nie jechałem tak poprawnym autem. Kurwa, bo czego się przebić? Może deskę z plastiku? Nie, no deskę też obszyli taką skórą mięciuchną normalnie. Tutaj, o, no tu wkurwili plastik. Miejsce od cholery, jak tam z tyłu macie? No git, klasa jest. No, no to kurwa, no. Jedziemy sobie, znowu się rozpędzamy. Proszę, idzie, jest. Kurwa, no, do czego mam się przyjebać? No weźcie mi, dajcie jakiś powód. No może do tego, że to jest przedni napęd, tylko i przy starcie trochę miotnie. Ale finalnie w sumie potem z rolki jestem szybszy od takiego czterobuta. Więc też git. Kurwa. Naprawdę, brak mi słów co do tego auta. Ono jest naprawdę bardzo fajne. Nie znalazłem jakichś bardzo takich minusów, które by mnie naprawdę bolały strasznie. I zgłupiałem. Pierdolę, jadę autobusem teraz. Chuj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.